Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Mały Trzmiel. Pewnego dnia Basia, Bartek i Baltazar poszli bawić się na łąkę. Chcieliby próbować spadochron, który zrobił Baltazar. Ale mały Trzmiel zbierał kwiatki i śpiewał radosne piosenki. Zima za nami, wiosna już jest, uwielbiam kwiaty niebieskie też. Jako pierwszy przywitał się z Trzmielem Baltazar. Witaj, mały Trzmielu, nazywam się Baltazar. To ślimak Bartek i Biedronka Basia. A ty jak się nazywasz? Jestem Dorotka. Leciałam właśnie do domu, ale postanowiłam się zatrzymać i pozbierać na łące śliczne kwiatki. My idziemy wypróbować ten spadochron. Chcesz się przyłączyć? Zapytał Baltazar. Z przyjemnością. Baltazar i Dorotka skoczyli pierwsi. Później Basia i Bartek wypróbowali kolorowy spadochron. Bawili się do późnej nocy. Pobawisz się z nami jutro? Zapytał szczęśliwy Baltazar. Nie mogę. Z samego rana muszę odlecieć. Mój dom jest daleko stąd, a przede mną kawał drogi. Bartek, Basia i Baltazar pożegnali się z Dorotką. Baltazar był bardzo smutny, więc Basia zapytała go. Co się stało? Baltazar ma dziewczynę. Zaśmiał się Bartek. Nie naśmiewaj się z niego, powiedziała ze złością Basia. Wiesz co, Baltazarze? Poproś Dorotkę, żeby tu została. Możemy zbudować dla niej dom w lesie. Świetny pomysł. Polecę rano na łąkę i poproszę ją, żeby została. Następnego dnia Baltazar i Basia wstali bardzo wcześnie. Śpieszyli się na łąkę, żeby porozmawiać z Dorotką. Ale przybiegli za późno. Trzmiel zdążył już odlecieć. Jedyne, co znaleźli, to pożegnalny list, który Dorotka przyczepiła do drzewa. Baltazar usiadł na trawie i zaczął płakać. Tym razem Bartek się z niego nie śmiał. Biegnijmy za nią, powiedział mały ślimak. Na pewno ją dogonimy. Bartek, wleczysz jak ślimak. Jeśli się nie pośpieszysz, nigdy nie dogonimy Dorotki. Bartek już miał odpowiedzieć Baltazarowi, gdy zza krzaka wyszedł jeż. Może będę w stanie pomóc. Nie jestem zbyt szybki, ale na pewno szybszy od was. Przyjaciołom spodobał się ten pomysł. Zbudowali mały wózek z łupiny kasztana i przymocowali do kolców jeża. Jeżowy Rydwan był gotowy do drogi. Zacznijmy trochę, zaproponowała Basia, gdy zrobiło się ciemno. Ruszymy jutro z samego rana. Baltazar znowu zaczął płakać. Nigdy jej nie odnajdziemy. Czuję coś słodkiego. To kwiat bzu. Bzu? Zdziwiła się Basia. Ale tutaj nie rosną krzewy bzu. Rozejrzyjmy się. Chcesz wrócić i zamieszkać z nami? Zbudowaliśmy ci mały domek na drzewie. Nie musiałabyś wracać do siebie. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli z nami zamieszkasz. To wspaniały pomysł. Będzie nam bardzo miło. Zgodnie przyznali. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę z wami zamieszkać. Odpowiedziała Dorotka. Była szczęśliwa. Pokonaliście daleką drogę, żeby mnie znaleźć. Jesteście tacy mili. Wszyscy wskoczyli do jeżowego rydwanu i pojechali z powrotem na łąkę. Już następnego dnia rozpoczęli budowę. Zbudowali dom dla Dorotki w pobliżu bzów. Gdy dom był gotowy, urządzili duże przyjęcie. Zaproszono wszystkich mieszkańców lasu. Tańczyli i jedli do późnej nocy. Wspaniale przywitali nową sąsiadkę. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się?
Zaklęta kanarka. Pewnego dnia kanarek Krzyś poznał Klaudię. Ptaszki zakochały się w sobie. Klaudia mieszkała na dębie blisko domku Basi. Para postanowiła zbudować gniazdo na najpiękniejszej gałęzi. Bartek i Basia przyglądali się pracy z dołu. Zobacz, Klaudia siedzi w gnieździe od wielu dni. Myślisz, że jest chora? Zapytał mały ślimak. Nie, Bartek. Jestem pewna, że wkrótce złoży jajka i kanarki doczekają się piskląt. Powiedziała uradowana Basia. Jajka? Pisklęta? Bartek był zdezorientowany. Oczywiście. Klaudia złoży w gnieździe jajka i będzie się nim opiekować, aż wyklują się pisklęta. Powiedziała Biedronka. Kilka dni później Klaudia podniosła się, żeby uporządkować gniazdo. Bartek zauważył 3 małe jajka. 3! Będą 3 pisklęta! Z radością oznajmił Bartek. Pewnego dnia usłyszeli ćwierkanie dobiegające z gniazda. Hurra! Pisklaki się wykluły! Wyjaśniła Basia i mocno uściskała Bartka. Możemy je zobaczyć? Podekscytowana Basia zapytała Krzysia. Oczywiście, że możecie, ale bądźcie ostrożni, są jeszcze bardzo malutkie. Odpowiedział dumny tata. Krzyś zaprosił Basię i Bartka na swoje plecy, po czym poleciał do gniazda. Są śliczne! Szepnęła Basia. Ślimak i Biedronka ostrożnie pogłaskali małe kanarki. Młode kanarki rosły bardzo szybko. Wkrótce mogły zacząć lekcje latania. Klaudia była ich nauczycielką. Z każdym dniem szło im coraz lepiej. Musimy lecieć po jedzenie, bądźcie grzeczni. Powiedział pisklętą Krzyś. Nawet nie myślcie o lataniu bez nas. Wciąż jesteście bardzo mali. Dodała Klaudia. Ale najmniejsze z pisląt było dość niegrzeczne. Nieprawda! Potrafię świetnie latać. Nie będę czekał na rodziców. Powiedział i wyskoczył z gniazda. Nie wolno! Nie wolno! Ćwierkały pozostałe pisklęta, ale nie mogły powstrzymać brata. 2 pisklęta nerwowo skakały wokół gniazda, gdy nadlecieli ich rodzice. Nasz braciszek poleciał! Płakały. O, Rety, on jest za mały. Mogło go spotkać coś złego. Płakała Klaudia. Bartek i Basia usłyszeli hałas i ruszyli na poszukiwania niegrzecznego pisklaka. Szukali go wszędzie. Na wzgórzach, w górach, przy jeziorze, w lesie i na łące. Ale nie znaleźli małego kanarka. Jak go znajdziemy w ciemnościach? Zapytała Klaudia i zaczęła szlochać. Ale wtedy na niebie pojawiły się małe światełka. To świetliki przybyły z pomocą. Potrafimy świecić w ciemnościach. Pomożemy wam, powiedziały. Krzyknął nagle Bartek. Wszyscy pobiegli w stronę krzaków. Mały kanarek zasnął. Był wyczerpany i zmarznięty. Klaudia wzięła go na skrzydła i radośnie uściskała. Znaleźliśmy cię. Musisz zawsze słuchać rodziców, powiedział Krzyś. Klaudia poleciała do gniazda z pisklęciem na plecach. Świetliki tańczyły wokół nich jak gwiazdy na niebie. Rodzina kanarków wkrótce znowu była w gnieździe. Dobranoc, maluszki, szepnęła Klaudia, a potem wzięła dzieci pod swoje skrzydła. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Teatrzyk kukiełkowy. Pewnego słonecznego poranka Bartek mocno zapukał do drzwi Basi. Dziś występ Teatrzyku Kukiełkowego. Chodźmy powiedzieć o tym Matyldzie i Edkowi. Bartek i Basia dotarli najpierw do domu Matyldy. Obudź się, Matyldo. Pff,
pchły przygotowują teatrzyk kukiełkowy. Królewnę Śnieżkę! Mali przyjaciele następnie zatrzymali się przed domkiem Edka. Edek, wybierasz się z nami na przedstawienie? Ale Edek nie otworzył drzwi. Edek, szybciej, bo się spóźnimy! Zawołał Bartek, ale odpowiedzi nadal nie było. Matylda delikatnie nacisnęła klamkę i wsunęła głowę do środka. Nadal jesteś w piżamie? Marudził Bartek. Ubieraj się i to szybko. Nigdzie nie idę. Mam pogryziony cały brzuszek, to strasznie spędzi. Szlochał Edek. Mogę zerknąć? Zapytała Basia. Nikt cię nie pogryzł, to ospa wietrzna. Mała Biedronka powiedziała swojemu choremu przyjacielowi. Nie ma się czego bać. Ja już chorowałam na ospę i cała byłam w kropkach. Polecę po doktora Sowę, powiedziała Basia. On będzie wiedział, co zrobić. Wkrótce przybył doktor Sowa i dobrze przyjrzał się Edkowi. To zdecydowanie ospa wietrzna. A ospa to choroba zakaźna. Obawiam się, że nie pójdziesz na przedstawienie. Zakaźna? Czy to znaczy, że Bartek, Basia i Matylda mogą się ode mnie zarazić? Nie martw się. Na ospę wietrzną choruje się tylko raz w życiu. Twoi przyjaciele mieli ją w zeszłym roku. Nie możesz się drapać. Będą kolejne przedstawienia Teatru Kukiełkowego, zapewnił przyjaciela Bartek. Nie martw się, wkrótce wyzdrowiejesz, uśmiechnęła się Basia. Basia, Bartek i Matylda pożegnali się z przyjacielem i szybko poszli zobaczyć teatrzyk. Przedstawienie zaczynało się już na łące. Aktorami było 5 pcheł. Wkrótce kurtyna się rozsunęła i zaczęło się przedstawienie. Przyjaciele obejrzeli przedstawienie, a po jego zakończeniu zaczęli głośno klaskać. Pchły wyszły zza sceny i ukłoniły się publiczności. Szkoda, że Edek nie mógł iść z nami, powiedziała ze smutkiem Basia. Przedstawienie na pewno by mu się spodobało. A może przygotujemy nasze dla niego? Nagle zaproponowała Basia. Basia, to świetny pomysł, powiedziała Matylda. Przyjaciele szybko zabrali się za przygotowania. Matylda narysowała krasnale, Basia królewnę Śnieżkę i księcia, a Bartek straszną królową. Następnie wycięli postacie i przykleili je do patyków. Gdy byli już gotowi, poszli do domu Edka i zapukali w okno. Mały Żuk otworzył je i wyjrzał na zewnątrz. Czas zacząć przedstawienie! Ogłosił Bartek i przyjaciele zaczęli występ. Powiedział Edek. Nikt nie ma lepszych przyjaciół. Doktor Sowa wrócił 10 dni później. Wszystkie kropki na brzuszku Edka zniknęły.